Drodzy bracia i siostry, ostatnia niedziela roku liturgicznego, którą dziś przeżywamy, jest uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Uroczystość ta została wprowadzona przez papieża Piusa XI, Achille Saratti, byłego nuncjusza w Polsce. Prowadził to w 1925 roku, na zakończenie roku jubileuszowego. Nam, ludziom żyjącym prawie 100 lat później, w świecie o całkowicie zmienionej sytuacji społecznej, gospodarczej, politycznej, wydawać by się mogło, że tytuł ten, Król, jest tytułem niepasującym, przebrzmiałym, o którym nie należałoby może mówić, a raczej zapomnieć. Tymczasem warto się nad nim zastanowić, bo lepiej możemy zrozumieć doniosłość dzisiejszej uroczystości. Królestwo moje nie jest tego świata, mówił Jezus Chrystus w bardzo wyraźnych słowach. Jego Królestwo jest Królestwo prawdy, miłości i sprawiedliwości. W tym duchu chciał Ducha Królestwa wprowadzić na ziemi poprzez swoją misję zbawczą. Królem zostawało się kiedyś w wymiarach rozumienia ludzkiego przez dziedziczenie albo nominację. Wsłuchując się w dzisiejsze pierwsze czytanie, jak również pochylając się nad Ewangelią, odkrywamy, że Jezus Chrystus jako człowiek też pochodził z rodu królewskiego, z rodu króla Dawida. O królewskim pochodzeniu Jezusa powszechnie wówczas wiedziano, co poświadcza jeden z tytułów, który go określił syn Dawida. Był jeszcze jeden sposób, aby zostać królem w wymiarach ziemskich. Należało podbić inne narody. Pan Jezus nie walczył nigdy orężem i nie przelewał cudzej krwi. Jako syn Boży, Bóg i człowiek przelał własną krew dla odkupienia ludzi, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nieprzypadkowo zatem dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. To wydarzenie, zgodnie z zamysłem wielu, miało być szczytem i upokorzeniem i pohańbieniem Jezusa Chrystusa. Widok skatowanego Chrystusa wiszącego na drzewie krzyża, na drzewie hańby, bo krzyż tak w owym czasie był rozumiany, miał być ostatecznym dowodem definitywnego rozwiązania problemu Jezusa z Nazaretu. Tymczasem, gdy wpatrujemy się w ukrzyżowanego i wsłuchujemy się w to, jak On odpowiada na słowa, które kieruje do Niego zgromadzeni pod krzyżem ludzie i ukrzyżowani obok przestępcy, odkrywamy, że jest On naszym Zbawicielem i prawdziwie Królem w wymiarach duchowych oczywiście. Świadom swego posłannictwa w chwili największego cierpienia, pozostaje wierny zawsze woli Ojca. Nie odpowiada na zaczepki członków Sanhedrynu, żołnierzy oraz jednego z łotrów. Ci, szydząc z Niego, przypominali, że jest Bożym pomazańcem, że jest królem dysponującym potężną władzą, że jako Mesjasz winien litować się nad niedolą cierpiących razem z Nim.
Uroczystość Chrystusa Króla, Króla Wszechświata, którą dziś obchodzimy, ma w tym roku dodatkowy wymiar. Wraz z nią kończy się rok wiary, który został ogłoszony przez papieża Benedykta XVI, jak na początku mszy świętej powiedziałem. Zgodnie z zamysłem papieża, obchody roku wiary miały służyć rozbudzeniu w każdym wierzącym aspiracji do wyznawania wiary w pełni, z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, ożywieniem wiary, czasem odnalezieniem ducha wiary gdzieś tam w jakiś sposób w podświadomości zachowanej, a także odzyskaniem czy też otrzymaniem na nowo łaski wiary, bo jak wiemy, wiara jest łaską. Stąd podejmowane były wielorakie działania duszpasterskie mające na celu ożywienie owego dążenia do dzielenia się darem wiary. Nie sposób ich wszystkich wyliczyć, zarówno tych organizowanych w wymiarze parafialnym, jak również w wymiarze diecezjalnym. Pragnę jednak bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w różnoraki sposób odpowiedzieli na papieskie zaproszenie do zorganizowania i przeżycia Roku Wiary. Wierzę, że ten święty czas, który było nam dane wspólnie przeżyć, przyniesie błogosławione owoce w naszej ojczyźnie, diecezji i w naszych sercach. W Roku Wiary byliśmy tak blisko tego, który oczekuje nas w każdej świątyni, w tabernakulum, ale byliśmy także świadkami historycznego wydarzenia, które można w pełni zrozumieć tylko wtedy, kiedy spojrzy się na nie przez pryzmat wiary. Myślę o ustąpieniu z urzędu papieża Benedykta XVI i o wyborze nowego papieża Franciszka, który uroczyście zamyka dzisiaj obchody roku wiary rozpoczęte przez swojego poprzednika. My w naszym krótkim sprawozdaniu, które zostało umieszczone także na kartach internetu, umieściliśmy zasadnicze takie myśli, które powinny nam przywołać na pamięć pewne przeżycia wspólnotowe i indywidualne, czy też okazje, jakie zostały nam dane do głębokiego przeżycia roku wiary. Ufam, że kończący się rok wiary był dla wszystkich ochrzczonych szczególnym czasem i łaską i okazją do pogłębionej refleksji nad stanem naszej wiary, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. Zachęcał nas do tego właśnie papież Benedykt w wymiarze swojego dokumentu i słowami tego dokumentu, którym zapowiedział właśnie rok wiary, a zatytułowanym Porta Fidei. Czytamy tam między innymi takie słowa, które były nam bliskie. Trzeba zintensyfikować refleksję na temat wiary, aby pomóc wszystkim wierzącym w Chrystusa w stawaniu się bardziej świadomymi i ożywić ich przywiązanie do Eucharystii, do Ewangelii, zwłaszcza w okresie głębokiego czasu przemian, jakie ludzkość przeżywa obecnie, napisał papież Benedykt. A później mieliśmy cały szereg wydarzeń właśnie w tym duchu, jakie w duchu tych słów, które zacytowałem. Byliśmy świadkami u nas różnych wydarzeń, w wymiarze także konferencji episkopatu i archidiecezji. Nie wyliczymy, jak powiedziałem, wszystkich, ale niech wspomnę tylko, że byliśmy świadkami podpisania wspólnej deklaracji o pojednaniu Kościoła rzymsko
i grekokatolickiego w Polsce i na Ukrainie, który to dokument jest aktem budującym i pomagającym w zbliżeniu obu kościołów i narodów. W czerwcu również z okazji Roku Wiary do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie pielgrzymowali ministranci i lektorzy z całej Polski, aby dać publiczne świadectwo wiary oraz umacniać ją i ożywiać we wspólnocie liturgicznej służby ołtarza. Do Gniezna pielgrzymowali również młodzi wolontariusze Caritas, deklarując przynależność do Chrystusa w haśle „Wierzę i uczę się kochać”. Ważnym, choć mało obecnym w przestrzeni publicznej i modlitewnej było wydarzenie, jakie tak drogie dla nas wszystkich, jakim był trwający jest rok kardynała Augusta Chlonda, wielkiego prymasa II Rzeczypospolitej, który pewną ręką dzierżył ster Kościoła w Polsce w okresie międzywojennym i w trudnym czasie po II wojnie światowej. Radosnym także wydarzeniem Roku Wiary była dla nas wszystkich wydarzenie Światowego Dnia Młodzieży w Brazylii i zapowiedź zarówno kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, jak również daty w 2016 roku Światowego Dnia Młodzieży w Polsce. Pielgrzymowali do naszej katedry także różnego rodzaju indywidualni ludzie, ale także i grupy, choć wspomnieć tutaj pielgrzymów Kościoła Grekokatolickiego, który na przestrzeni historii państwa polskiego i Kościoła, który jest w Polsce, po raz pierwszy do grobu świętego Wojciecha pielgrzymowali, odprawiali tu mszy świętą w obrządku grekokatolickim z pięknym śpiewem chórów, z jakimi przyjechali, jak również zgromadzeń zakonnych, żeby wspomnieć tutaj pielgrzymkę księży werbistów. To wszystko moglibyśmy pomnażać różnego rodzaju liczbami i grupami imiennie wyliczanymi. Niech te tylko przykładowo przypomniane tutaj na pamięć pielgrzymki będą dla nas wszystkich także pewnym dowodem, że apel Ojca Świętego i nasze zaangażowanie nie były pustymi słowami czy czynami. Papież Franciszek podczas spotkania z rodzinami, które miało miejsce w minionym miesiącu, nawiązał do słów świętego Pawła takimi słowami. Wiarę uszczegółem, powiedział apostoł Paweł. U schyłku swego życia dokonuje zaskakującego bilansu. Wiarę uszczegółem. To słowa z listu do drugiego do Tymeusza. Jak ją uszczegół? Nie w kasie pancernej, mówił Franciszek, papież. Nie ukrył jej pod ziemią, jak leniwy sługa. Święty Paweł porównuje swoje życie do walki i do wyścigu. Uszczegł wiarę, ponieważ nie ograniczył się do jej obrony, ale głosił ją, promieniował nią, zaniósł ją daleko. Zdecydowanie sprzeciwił się temu, którzy chcieli zakonserwować, zmunifikować orędzie Chrystusa w granicach Palestyny. Z tego względu podjął mężne decyzje, poszedł na terytoria wrogie, dawał się prowokować ludziom z daleka, różnym kulturom, mówił szczerze, bez strachu. Tak czynił człowiek, dla którego wiara była źródłem i mocą w działaniu apostolskim. Słowa Ojca Świętego stanowią dla nas konkretne wezwanie i zachętę do tego, aby darem wiary, jaki otrzymaliśmy, dzielić się z tymi wszystkimi, którzy go nie mają lub go
osłabili, a może zmarnowali, może roztrwonili. Żyjemy bowiem w czasach, które prawdziwie potrzebują świadków. A jeżeli świadków, to nie tych, którzy głoszą puste słowa, ale potwierdzają ją swoim życiem i czynami. Aby móc się dzielić darem wiary, trzeba go jednak pomnażać, żyć nim na co dzień. I choć rok wiary dobiega dzisiaj końca, to troska o pomnożenie z tego bezcennego daru winna być w nas nieustannie żywa. Niech wołanie uczniów: Panie, pomnóż nam wiary, będzie jednocześnie naszą prośbą kierowaną codziennie do Boga, tak jak dzisiaj, kiedy dziękujemy za rok wiary, prosimy, aby pomnożył i ubogacił nas jeszcze bardziej w moc wiary i jej skuteczność w działaniu. Oprócz modlitwy zanoszonej codziennie do Boga, starajmy się również dbać o naszą formację duchową i intelektualną. Przy pomocy naturalnego światła, rozumu oraz odkrywając piękno świata, poznajemy Jego Stwórcę. Pomocą w relacji i realizacji tego celu mogą tu być różnego rodzaju ruchy, stowarzyszenia katolickie, w których taką formację możemy otrzymać i w których ta formacja ma miejsce. Zrzeszając się w nich, katolicy w Polsce mogą i powinni stanowić liczący się głos w publicznie toczących się dyskusjach dotyczących m.in. stanowienia prawa w naszej ojczyźnie i w świecie. Jest to konkretny wkład nie tylko w stanowienie doczesnego porządku na ziemi, lecz również w budowanie Królestwa Bożego, którego granice przebiegają w ludzkich sercach niekiedy. Przykładem takiej organizacji, która działa od lat, jest Akcja Katolicka. Jej członkowie w dniu dzisiejszym obchodzą swoje patronalne święto. Cieszę się, że przedstawiciele Akcji Katolickiej naszej diecezji, właściwie archidiecezji, są także dzisiaj tutaj modlitewnie z nami obecni. Dziękując im za zaangażowanie, życzę im, aby byli radosnymi świadkami Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Nam wszystkim zaś tutaj zgromadzonym w naszym podążaniu za Chrystusem, który jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem, Pan czasu i wieczności, niech towarzyszy wstawiennictwem swoim za pośrednictwem Matki Bożej oraz świętego Wojciecha, patrona naszej diecezji, i błogosławionego Jana Pawła II, którego kanonizacji oczekujemy z utęsknieniem. Każdy z nas ma zapewne rachunek sumienia dosyć dobrze przeprowadzony i to wszystko, co było owocem tego roku wiary, niech złoży na ołtarzu eucharystycznym, a my dołączamy nasze dary świadome, osiągnięte i prosimy Boga, aby przyjął je i uczynił z nich ofiarę miłą sobie. Niech się tak stanie. Amen.